Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Invedo Podcast. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Natalię Krakowiak, która w zespole Invedo pełni rolę biznes dewelopera. Cześć. Cześć Natalia, dziękuję, że wpadłaś do naszego studia i że będziemy mogły dzisiaj chwilę porozmawiać o Twojej roli. Powiedz może na początek kilka słów takiej definicji, kim jest biznes deweloper. Ojej, tak naprawdę jest to trudniejsze pytanie niż się wydaje, bo w sumie odpowiem takim ulubionym frazesem, który wyniosłam ze studiów ekonomicznych, czyli to zależy. To zależy od firmy, to zależy od tego, jaki zakres obowiązków zostanie przypisany tej osobie i często od tego, jak duży jest zespół, czy są jakieś dodatkowe osoby, które zajmują się właśnie tym szeroko pojętym business developmentem, bo na rynku funkcjonują jeszcze różne, najróżniejsze nazwy tego stanowiska, czyli na przykład może być account manager, to też może być oddzielne stanowisko, ale może być właśnie związane z takim business developmentem, ze sprzedażą. A czasami mówimy, że jest partnership manager, sales manager, czasami nawet analityk biznesowy, chociaż to też znowu może być oddzielne stanowisko i jakby zakres obowiązków w zależności od tego, jaki to jest software house, jaka firma, może się zupełnie różnić. Więc kim jest business developer? Trudne pytanie. Trudne pytanie. Na początek. Zaczynamy od trudnych pytań. Tak, jest to osoba, której właściwie główną odpowiedzialnością jest zarabianie pieniążków dla firmy, generowanie takich możliwości. Jasne. Dziękuję Ci bardzo za właśnie taki wstęp, takie intro też do tego, czym jest ta rola, bo to też wiadomo, że w świecie IT nazw ról jest bardzo dużo. Jakbyśmy mogły dzisiaj właśnie skupić się już tak stricte na tym, jak to wygląda w przypadku Invedo i Twojej roli. Jakbyś mogła nam powiedzieć, jakie zadania właśnie wykonujesz na co dzień, jak to wygląda w takiej rzeczywistości Invedowej, w takiej Twojej codzienności? Jasne, bardzo chętnie. Przede wszystkim w Invedo pracujemy jako zespół Growth i dla mnie to jest super, bo tak naprawdę ciężko, przynajmniej w mojej opinii, żeby business developer pracował w takiej próżni. Więc mając zespół Growth, mamy uzupełniające się kompetencje i możliwość wspierania się nawzajem swoim doświadczeniem. Nasz zespół obecnie składa się z 4 osób, czyli mamy Anię, Head of Consulting, mnie i Kubę, 2 biznes deweloperów, no i Elę, Content Manager Specialist. I wspólnie jako zespół zajmujemy się właściwie różnymi zadaniami. To, co najbardziej chyba kojarzy się ze sprzedażą i z takim business developmentem, to coś, co my nazywamy lead generation, czyli tak naprawdę po prostu poszukiwanie potencjalnych klientów i też zajmowanie się tymi potencjalnymi klientami. I tutaj dzielimy to na inbound i outbound, czyli outbound to będą te wszystkie takie aktywne działania, na przykład nawiązywanie relacji, powszechnianie networku na LinkedInie, wysyłanie kampanii mailowych, tego typu rzeczy, ale też jakby jeżdżenie na jakieś eventy i jakby poszerzanie tego networku i szukanie tych możliwości rozpoczęcia projektu, patrzenie, gdzie są jakieś potrzeby, identyfikacja tych potrzeb. No i też inbound, czyli sytuacja, w której klient nadsyła się sam, z tym, że tutaj jest taka duża gwiazdka, bo żeby klient nadesłał się sam, to tak naprawdę musimy wykonać dużo pracy w obszarze szeroko pojętego marketingu i takiego brandingu. Czyli na przykład chodzi tutaj o to, w jaki sposób firma o sobie mówi, gdzie jest obecna, jaka jest identyfikacja wizualna, w jaki sposób podkreślamy swoje mocne strony. I to się przekłada na przykład na stronę internetową, tak, na SEO, na kwestie związane z tym, czy jesteśmy obecni na social media, jeżeli tak, to na jakich, co tam wypuszczamy, czy są jakieś podcasty, artykuły. Jakby jest naprawdę dużo tych elementów, które pomagają później biznes deweloperowi pracować, no bo nie da się, tak jak powiedziałam, pracować w próżni, tak? To jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. Czym jeszcze się zajmujemy? Czymś, co nazwałabym szeroko współpracą z różnymi działami. I tutaj chodzi mi o to, że żeby przeprowadzić klienta przez tak zwany lejek sprzedażowy, czyli po prostu przez różne etapy
tego procesu sprzedażowego, to musimy współpracować z wewnętrznymi różnymi działami i z zewnątrz, czasami też z różnymi firmami. Chociażby przykład, kwestia robienia wyceny. Jeżeli klient przychodzi z jakąś konkretnym pomysłem, konkretnym spisanym roadmapą i chciałby się dowiedzieć, ile mniej więcej ten projekt by kosztował, no to my jako zespół Growth mamy swoje doświadczenie i wiem mniej więcej, czy robiliśmy podobne projekty, ale współpracujemy blisko z programistami, którzy nam potrafią szczegółowo powiedzieć, czy coś jest do wykonania, jak to zrobić, ile to będzie czasu zajmować i wspólnie wtedy wykorzystujemy tą wiedzę, żeby stworzyć estymatę i później ofertę. Współpracujemy również z People Ops, tak? No bo kwestie związane z rekrutacją. Jeżeli nie mamy nikogo dostępnego do rozpoczęcia projektu, a już jesteśmy na zaawansowanych rozmowach, no to wtedy kwestie związane z tym, czy powiększamy zespół, czy nie, czy uda się kogoś zarekrutować. Kwestie związane też z taką opieką nad ławeczką, czyli właśnie jakie projekty możemy znaleźć programistom, którzy obecnie są na ławeczce, z zarządem, bo strategia, z działem finansów, bo kwestie tak celów finansowych. Z wszystkimi zespołami, które... Tak naprawdę ze wszystkimi zespołami, dokładnie. Jasne, to dziękuję Ci bardzo za komplet info o Twojej roli i też o tym, jak działacie w zespole Growth, w Invedo. Zastanawiam się też, jakbyś mogła nam trochę więcej powiedzieć o tym, czym w ogóle jest sprzedaż usług programistycznych i jak to wygląda właśnie w organizacji typu Software House. Tak, to tutaj myślę, że trzeba byłoby zacząć od definicji w ogóle, co tak naprawdę sprzedajemy, czym są te software development services. I znowu, to zależy. To będzie hasło tego odcinka. To będzie hasło tego odcinka. Tak naprawdę ile software house'ów, tyle właśnie tych definicji i tyle jakby różnych ofert. I to jest właśnie ten taki święty graal właściwie sprzedaży i growth, czyli UVP, czym my się wyróżniamy, co tak naprawdę tym klientom oferujemy. Ja wolę podchodzić do tego od drugiej strony, czyli jakby... To, czym się zajmuję na co dzień, to jest szukanie dla programistów, z którymi współpracuję, dobrych, stabilnych i rozwojowych projektów. I jakby podchodząc od tej strony, jest mi łatwiej wyobrazić sobie to tak naprawdę, jakie powinnam podjąć działania, czego tak naprawdę szukamy i z jakimi potencjalnymi klientami fajnie byłoby rozmawiać. I w ogóle jeżeli chodzi o te projekty, których szukamy dla programistów, no to mamy kilka podstawowych jakby podziałów. Na pewno nie wymienię wszystkich, ale no jeden z takich podziałów to jest projekty Greenfield versus Brownfield. Projekty Greenfield to są takie, które zaczynamy od podstaw z klientem i tutaj często zdarza się, że musimy nawet jakby usiąść jeszcze przy stole, przy desce kreślarskiej i zacząć z klientem opracowywać to, jakie feature'y są najważniejsze, o co właściwie chodzi w tym projekcie, jak okroić MVP. I tutaj dużą rolę na tym etapie odgrywa business developer. Jeżeli ma wsparcie analityka biznesowego albo designera, to super, ale nawet w tych wstępnych jakby rozmowach też trzeba gdzieś wysoko poziomowo rozumieć, o czym jest dany projekt i nad czym tak naprawdę będziemy współpracować. Versus właśnie projekty brownfield, czyli projekty, które już się toczą, gdzie powiedzmy albo jest zespół po stronie klienta, albo jest jakiś już gotowy projekt, który trzeba dalej rozwijać do przekazania po prostu do innego zespołu. Więc taki podział to jest jeden sposób patrzenia na projekty. Inny sposób patrzenia na projekty to z jaką potrzebą przychodzi klient, to znaczy czy potrzebuje team extension, team augmentation, a czy właśnie przychodzi z potrzebą całego projekt developmentu. I w przypadku, wiadomo, team augmentation, team extension, to też zakładamy, że klient ma już jakiś zespół, że dołączamy albo pojedynczych programistów, albo zespoły i te zespoły mogą współpracować z całą resztą firmy, tym działem deweloperów od strony klienta, albo też mogą być oddzielnym jakby zespołem, który po prostu zajmuje się jakimś wycinkiem. A w przypadku całego przekazania projekt developmentu czy projektów end-to-end, jak niektórzy też to nazywają, no to mamy do czynienia znowu z tym prawie że greenfield, chociaż niekoniecznie też musi być to projekt od podstaw, tylko właśnie też może być po prostu przekazanie całego projektu w późniejszym etapie. Więc takie trochę rozróżnienie.
Taki jest podział, pewnie. To też jest bardzo ciekawe, jak mówiłaś na początku o profilowaniu tych klientów, że ty też patrzysz na to z takiej perspektywy właśnie, z kim chciałabyś, żeby współpracowali programiści, osoby techniczne w projektach, z jakim klientem właśnie, jakich klientów dla nich też szukać. Tak, i tutaj wchodzi ta kwestia właśnie współpracy nad strategią, nad kwestią tego, jakby w którym kierunku chce iść firma, czy my jako firma chcemy się w czymś specjalizować, czy dany projekt jakby jest dla nas interesujący, czy do danego projektu mamy osoby chętne, czy mamy programistów, którzy po prostu mają ten skill set, który jest właśnie klientowi też potrzebny. Więc jakby patrzymy od bardzo różnych stron i próbujemy ułożyć puzzle, tak bym to nazwała, te elementy, żeby ze sobą razem pasowały. Bo też nie wszystkie projekty, czy nie wszyscy klienci, którzy się zgłaszają do Software House'u są tymi idealnymi klientami albo klientami, z którymi zaczniemy współpracę. Bo jakby już pomijając fakt tego, że wiadomo, tutaj jest kwestia dopasowania się, jeżeli chodzi o stawki, tak, o to, kiedy możemy rozpocząć, jak duży jest zespół potrzebny, jak duży mamy zespół, którym w danym momencie dysponujemy, kwestie jakiejś tam, nie wiem, bliskości geograficznej, kwestie bliskości kulturowej, wszystko to, co klient bierze pod uwagę, no to mamy jeszcze taką kwestię, czy dany projekt jest czymś, czym będziemy się w przyszłości chcieli pochwalić, jest czymś, w czym chcemy się rozwijać. I to jest jakby odpowiedź po naszej stronie. Jako najpierw zespół growth, który przesiewa trochę daną propozycję, które tak, daną propozycję, no i potem właśnie kwestia dogadania się z różnymi innymi działami, czy to jest właśnie ten kierunek, w którym chcemy iść. Wspomniałaś też właśnie, że wasze działania jako zespołu to jest pewnego rodzaju układanie puzli. Jakbyś mogła powiedzieć, co jest najtrudniejsze właśnie w dopasowywaniu tych elementów i w ogóle w całym procesie sprzedaży? W całym procesie sprzedaży najtrudniejszy jest timing. Czyli to jest ponadczasowa bariera, która gdzieś tam pojawia się w różnych rolach. Tak, tak. Jako timing mam tutaj na myśli w ogóle takie dopasowanie, tutaj znowu wypływa trochę moje ekonomiczne wykształcenie, dopasowanie podaży i popytu, mówiąc najprościej. Czyli chodzi o to, w którym momencie mamy zainteresowanych klientów i fajne projekty, z którymi chcielibyśmy coś więcej zrobić i się zaangażować, a w którym momencie mamy dostępne osoby i właśnie programistów, którzy mają dokładnie taki skill set, który można byłoby do danego projektu wykorzystać, którzy byliby zainteresowani takim projektem, bo nie wszystkim może pasować dana tematyka albo mają doświadczenie w danym obszarze. I to jest moim zdaniem najtrudniejsze. Z mojego dotychczasowego doświadczenia klienci niestety przychodzą, albo stety, przychodzą grupami. I wiadomo, to też jest związane z tym, jak działa rynek, bo w jakimś momencie jest prawda, sezon urlopowy, to jest trochę spokojniej. Potem są kwestie wykorzystywania budżetów, które trzeba gdzieś tam pod koniec roku zaplanować. Też obserwujesz taką zmienność, dynamiczność rynku. Jest dynamiczność rynku. No jakoś sobie trzeba z tym radzić, tak? Jest też dynamiczność na rynku pracy i kwestii tego, ilu możemy mieć programistów w danym zespole. Jasne. A powiedz, no właśnie, bo tutaj rozmawiamy o tych trudnościach, a jakie cechy czy jakie umiejętności właśnie widzisz u siebie, które w jakiś szczególny sposób też pomagają ci pełnić tą rolę i w ogóle jakie predyspozycje są potrzebne do tego, żeby być biznes deweloperem? Mówię ze swojej perspektywy. To jest najcenniejsza perspektywa, także... Tak, ale wydaje mi się, że bardzo ważna jest elastyczność. Bo właśnie chodzi o to takie dopasowywanie się po pierwsze do właśnie zmiennego tempa, tak? Bo to w sprzedaży nie ma przewidywalności. Tak? To jest drugi święty graal, jeżeli można tak powiedzieć, do którego się dąży, czyli możliwość przewidywania, jaki będzie, kiedy ten przychód, tak? Kiedy ilu klientów, ile zamkniemy projektów w danym roku. Na pewnym etapie jest to bardzo ciężkie i ta przewidywalność jest dosyć mała. I do tego każdy zespół dąży, żeby tymi swoimi działaniami, właśnie tymi outboundowymi, czy właśnie tym inboundem, żeby jak najwięcej tych potencjalnych klientów zdobywać. No ale właśnie
jest sezonowość, jest cała reszta, która trochę może przeszkadzać, więc ta elastyczność w podejściu do pracy jest bardzo ważna. Też jeszcze pod innym kątem, czyli jeżeli chodzi o zakres obowiązków, no bo tak jak powiedziałam na początku, ten zakres obowiązków różni się między firmami, ale też w danej firmie może się okazać, że akurat jest coś nowego potrzebne, że może trzeba spróbować jakiegoś nowego kanału networkingowego, tak? Może trzeba spróbować jakiegoś nowego podejścia, trzeba nauczyć się jakiegoś nowego narzędzia. Czyli też taka otwartość, jeśli chodzi o rozwijanie też swoich kompetencji. Tak, tak, dokładnie. Otwartość, taka elastyczność. Druga rzecz, no to na łatwość nawiązywania kontaktów, bo jednak tutaj mówimy o tym, że z tymi potencjalnymi klientami no, trzeba pisać, trzeba rozmawiać. Właśnie, czy to jakoś zmieniło się w momencie po pandemii? Czy to jest, widzisz też jakąś taką różnicę między kontaktem z klientem i w ogóle tymi działaniami sprzedażowymi w tym okresie przed pandemią, podczas pandemii, no i teraz w tym okresie właśnie postpandemicznym? Dobre pytanie. Ja właściwie od początku pracuję zdalnie i oznacza to, że zazwyczaj z klientami poza kilkoma moimi wyjątkami komunikowałam się właśnie przez internet. Więc jeżeli miałabym mówić o jakichś takich różnicach, to może większa otwartość po stronie właśnie potencjalnych klientów i takie zrozumienie, że tak rzeczywiście komunikujemy się zdalnie i tak rzeczywiście nie ma aż takiej dużej różnicy, czy rozmawiamy z firmą z Niemiec, czy rozmawiamy z firmą z Polski, tylko po prostu szukamy takiej, która odpowiadałaby nam różnymi aspektami, tak, czy kulturowo, czy właśnie... Czy pod kątem tego, jakie zespoły oferujemy. I to jest jakby ta kwestia, czyli większa otwartość po tej drugiej stronie, bo ja sama jakby cały czas zdalnie, więc dla mnie nie ma dużej różnicy. Jasne, to dzięki. I możemy jeszcze raz wrócić właśnie do tych predyspozycji, do tych umiejętności, które rzeczywiście ten biznes deweloper, które po prostu ułatwiają mu też pracę. Wymieniłaś właśnie elastyczność, też umiejętność rozmowy, kontaktów z ludźmi, czy coś jeszcze właśnie gdzieś tam jako ta cecha, która jest właśnie tym świętym gralem, jeśli chodzi o tą rolę. Fajnie, że pytasz, czy jest jeszcze jakaś dodatkowa cecha. Wydaje mi się, że taką rzeczą w ogóle ważną do pracy w IT, czy to na stanowisku osoby działającej w growth, czy sprzedaży, czy jakby rekrutera, bo w ogóle ja mam taki background, że też zaczynałam jako rekruterka, także też jakby z tego wywodzę trochę swoje spostrzeżenia. To jest taka umiejętność, a właściwie otwartość, chęć łapania różnych zagadnień technicznych na dosyć wysokim poziomie. Czyli nie mówię tutaj o tym, że każdy pracujący w IT musi programować, bo jakby od tego mamy programistów, deweloperów, którzy są super specjalistami. Tylko trzeba po prostu rozumieć, o czym się rozmawia z klientem, jakiego rodzaju potencjalnie może mieć potrzeby, trochę czerpać ze swojego doświadczenia, rozumieć mniej więcej architekturę aplikacji. To teraz tak brzmi trochę groźnie, ale to, co mam na myśli, to jest na przykład z czego się składa, nie wiem, typowa aplikacja do zamawiania jedzenia, żeby mieć jakieś takie porównanie. Jeżeli klient przyjdzie z jakimś projektem i mówi, że chce CRM-a, tylko żeby ten CRM miał jeszcze jakieś inne dodatkowe funkcjonalności, no to warto byłoby wiedzieć, czym się charakteryzuje, tak, takie narzędzie, trochę się w nim poruszać, zobaczyć, jakie były wcześniej projekty w firmie. No i też oczywiście rozumieć zagadnienia związane z, przynajmniej na jakimś tam podstawowym poziomie, z różnicą między językami programowania, no bo jednak zazwyczaj albo to klient przychodzi i ma jakąś taką konkretną potrzebę, że szuka zespołu, który się posługuje tymi technologiami, tymi narzędziami, albo to my jako taki właściwie doradca musimy wyjść i powiedzieć, że tutaj ta technologia była przez nas wykorzystywana, mamy w tym doświadczenie i ona powinna pasować. Jakby wiedzieć, o czym mówimy, tak? Bo no, ciężko, żebyśmy sprzedawali coś, czego zupełnie nie rozumiemy. Jasne. No właśnie, jakbyś mogła też tak powiedzieć w kilku słowach, z jaką ofertą czy z jaką propozycją też przychodzicie jako zespół growth do klientów, z którymi też rozmawiacie? Jasne. Bo tak naprawdę w sumie to trzeba zacząć od tego, że tak to, co sprzedajemy, czyli te software development services, to nie do końca jest tylko to, tak? Bo można byłoby powiedzieć, że właściwie to
programistom szukamy tej pracy, liczymy, rozliczamy się na godziny i tyle, tak? I klient będzie albo go nie będzie. Ale właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak naprawdę to, co my oferujemy i to, o czym rozmawiamy z klientami, to jest dużo szerszy kontekst, tak? Bo my mówimy o tym, że oferujemy jakiś zespół, że temu zespołowi szukamy projektu, więc na zespół oczywiście składają się ludzie, którzy mają indywidualne cechy i mają skille miękkie i mają skille twarde, czyli skille twarde, czyli będzie doświadczenie w danej właśnie technologiach, tak, jakieś proficiency w danych narzędziach. Skille miękkie, czyli właśnie to, nie wiem, jak współpracują w zespole, jak się komunikują, czy są proaktywni. Do tego jeszcze, jeżeli mówimy o na przykład dopasowaniu całego zespołu do projektu, no to też jest kwestia dynamiki w tym zespole, czy osoby współpracowały z sobą wcześniej, czy nie. Więc to jest jakby jeden aspekt, te kwestie związane z zespołem i z ludźmi, o których rozmawiamy z klientem. Druga rzecz, no to tak naprawdę prezentujemy, oferujemy całą kulturę organizacji, tak? Czyli to, w jaki sposób się organizujemy, czy jakimi metodologiami się posługujemy codziennie w pracy, czy zespoły programistów, w jaki sposób też my jako firma opiekujemy się programistami, tak? Co takiego zapewniamy, że ten zespół właśnie działa tak jak sprawnie, tak jak powinien. A więc to jest ta cała kultura, ta cała otoczka. No i też jakby z tą kulturą, otoczką idzie po prostu kwestia też tego, jaką firmą jesteśmy. Czyli jaką mamy historię, ile lat doświadczenia, poprzednie projekty, czy jak możemy zagwarantować jakąś jakość, jak możemy zagwarantować stabilność klientowi. I tutaj jest jakby duże rozróżnienie i zaleta software house'ów nad na przykład freelancerami, no bo software house'y jako większe organizacje mają jakby większe możliwości, więcej osób, które mogą zaproponować większą stabilność. A więc to jest jakby ten cały pakiet, który my przedstawiamy potencjalnym klientom, o którym rozmawiamy. Czyli to nie jest tak tylko, no dobrze, to ile godzin i ilu ludzi, tylko czy my do siebie pasujemy, czy to, co my oferujemy, to kim jesteśmy, pasuje do potencjalnego klienta i czy on pasuje do nas. Czyli to jest takie dwustronne zaufanie, że i my potrzebujemy zaufać klientowi, że on ma dla nas projekt, który będzie realizowany przez naszych programistów, o których też, tak jak wspomniałaś, dbamy o to, żeby te projekty były i jakościowo, i rozwojowo dla nich korzystne. I w drugą stronę, żeby też klient odbierał nas jako firmę, też jako miejsce, któremu też zaufa w takim stopniu, że po prostu będzie chciał ten swój projekt temu miejscu powierzyć. Dokładnie, bo jakby takie idealne projekty, moim zdaniem, z mojego doświadczenia, to są właśnie takie oparte na partnerstwie, gdzie obie strony sobie ufają, gdzie nie ma na przykład, nie wiem, jakiegoś problemu z mikromanagementem, ale też takie projekty, które są, opierają się na solidnych podstawach, czyli nie ma co chwilę gdzieś tam w firmie klienta zmiany wizji, że idziemy w tym kierunku te feature'y, a potem wyrzucamy coś do kosza i robimy coś innego, bo to wszystko wpływa na morale. Natalia, bardzo Ci dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Ja też trzymam kciuki za Ciebie w zespole Invedo i bardzo się cieszę, że rozwijasz też działania z klientami, że jesteś takim naszym przedstawicielem w tym świecie biznesu. Bardzo też się cieszę, ponieważ wiem, że będziesz częściej gościć w tych okolicznościach naszego studia. Czy mogłabyś też zdradzić, co planujecie w przyszłości razem z zespołem Growth? Jasne, to taki mały teaser. Mogę tylko zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, że też planujemy prowadzić swój własny podcast. Będzie to podcast w języku angielskim o tematyce biznesowo-technologicznej. No i więcej dowiecie się wkrótce. Będą na pewno zapowiedzi, teasery. Zapraszamy. Tak. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Invedo Podcast i w odcinkach zespołu Growth. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.